9 sierpnia 1944 roku, w trakcie operacji Total Ice, alianckiej próby opanowania wzgórz wokół Falaise, kanadyjska grupa bojowa pod dowództwem porucznika Donalda Worthingtona zajmuje wyznaczony mu dzień wcześniej cel. Czołgi kanadyjskie zajmują pozycje obronne, a dowódca raportuje o zajęciu pozycji na wzgórzu 195. Niestety, w wyniku błędnej orientacji w terenie, grupa bojowa nieświadomie zajmuje niewłaściwe wzgórze, a jej prawdziwy cel oddalony jest o kilka kilometrów od ich aktualnej pozycji, co przynosi tragiczne w skutkach konsekwencje. Niemcy przystępują do zlikwidowania zagrożenia i kilkukrotnie szturmują pozycje kanadyjskie, które ze względu na błędną pozycję nie mogą otrzymać odpowiedniego wsparcia. Rozpoczyna się bitwa o wzgórze 140. Po lądowaniu aliantów w Normandii, jednym z ważniejszych celów początkowej fazy operacji było zajęcie francuskiego miasta Caen. Jednak pomimo optymistycznych założeń, miasto udało się zdobyć całkowicie dopiero w drugiej połowie lipca i to po kilku niezbyt udanych operacjach na jego obrzeżach. Pod koniec lipca, w dużej części dzięki związaniu sił niemieckich w tym rejonie, znajdujący się na zachód Amerykanie przeprowadzili udaną operację Cobra, w trakcie której ostatecznie przełamali niemieckie pozycje i wyrwali się z rejonu lądowania, posuwając się błyskawicznie w kierunku południowym i zachodnim. Po ostatecznym zdobyciu Caen zaś, dowodzący brytyjsko-kanadyjskimi siłami lądowymi, generał Bernard Montgomery, planował wykonać podobne przełamanie na wschodniej flance alianckiej inwazji. W tym celu przygotowano plan o kryptonimie Total Ice, którego celem przewodnim było przełamanie niemieckich linii na południe od Caen, zdobycie i utrzymanie Falaise oraz przede wszystkim wzgórz wokół miasta, co miało zamknąć drogę niemieckim oddziałom na wschód, a w połączeniu z nacierającymi od zachodu i południa Amerykanami doprowadzić do zamknięcia w kotle i zniszczenia większości sił niemieckich stawiających opór w Normandii. Do przerwania niemieckich linii na kierunku Falaise przeznaczona została kanadyjska pierwsza armia, która zajmowała odcinek frontu na południe od Caen. W jej skład wchodził brytyjski pierwszy korpus, który utrzymywać miał linię na wschód od Caen, oraz drugi korpus kanadyjski, który miał być główną siłą ofensywną operacji Total Ice. W skład drugiego korpusu kanadyjskiego wchodziło łącznie 4 dywizje piechoty, przybyły właśnie do Normandii 2 dywizje pancerne oraz dodatkowe 2 brygady pancerne. W pierwszej fazie operacji planowano zdobyć wzgórza w rejonie na północ od Falaise. Główną siłę przełamującą korpusu stanowiły dywizje pancerne, 4. Kanadyjska oraz 1. Polska. Kanadyjczycy zdobyć mieli i utrzymać wzgórze 195, znajdujące się na zachód od Potigny. Polacy zaś zająć mieli wzgórze 140 na wschód od miasteczka, co pozwoliłoby kontrolować rejon rzeki Lezon. Przeciwko drugiemu korpusowi kanadyjskiemu Niemcy wyznaczyli kilka grup bojowych z mocno już przetrzebionej 12. Dywizji Pancernej SS Hitlerjugend oraz 89. Dywizji Piechoty. Ponadto w rejon bitwy przesuwane były elementy 85. Dywizji Piechoty. Główny punkt oporu Niemcy ustanowili w lesie Kine przy głównej drodze prowadzącej do Falaise, tak aby móc pod jego osłoną cofać się w kierunku południowym. Niewielka grupa broniła bezpośrednio wzgórza 195. Kolejna znajdowała się przed frontem polskiej 1. Dywizji Pancernej, ale już w nocy z 8 na 9 sierpnia dostała rozkaz wycofania i zorganizowania obrony na wzgórzu 140. Ofensywa rusza w nocy z 7 na 8 sierpnia. Od początku jednak zaznacza się wyjątkowo słaby postęp aliantów. Przed atakiem dochodzi ponadto do omyłkowego zbombardowania jednostek kanadyjskich i polskich na podstawach wejściowych przez alianckie lotnictwo. Już po kilku godzinach staje się jednak pewne, że szybkie przełamanie pozycji niemieckich nie nastąpi. Pierwszego dnia Kanadyjczycy z trudem zajmują obszar Santu, a Polacy praktycznie nie wychodzą poza obszar swoich pozycji wyjściowych. Wieczorem 8 sierpnia rozkazy ogólne pozostają takie same. Jednostki pancerne ponaglane są do bardziej stanowczego działania. Polacy zdobyć mają rejon Cavicourt oraz Saint-Sylvain, po czym naciskać na południe w celu opanowania i utrzymania wzgórza 140. Do opanowania wzgórza 195 zaś
wydzielona zostaje grupa bojowa z 4. Dywizji Pancernej pod dowództwem porucznika Donalda Worthingtona. Grupa uderzyć miała w nocy i posuwając się terenem otwartym po wschodniej stronie drogi, szybkim marszem przejść w rejon lasu Kine, po czym skręcić na zachód i uderzyć bezpośrednio na wzgórze 195. Tam zająć miała pozycje obronne, czekając na nadejście głównych sił. Grupa bojowa Worthingtona rusza z rejonu Santu około godziny 2 w nocy. Kolumna pojazdów przecina drogę i kieruje się na południe. Około godziny 5 grupa dociera w rejon Bretteville-le-Ribe, które jednak obsadzone jest przez silniejszy oddział. To tutaj dowódca grupy podejmuje decyzję, która okazuje się tragiczna w skutkach. Na miejscowość właśnie rusza kanadyjskie natarcie innej grupy bojowej, która oczyścić mają z Niemców. Dopiero potem grupa Worthingtona może ruszyć dalej. Nie chcąc jednak czekać, porucznik nakazuje wyminąć wieś od wschodu, po czym wrócić w kierunku głównej drogi i uderzyć na swój cel, wzgórze 195. Kolumna rozpoczyna objazd, jednak z nieznanych przyczyn nie wraca na główną drogę, a przedalej na południowy wschód, oddalając się od swojego miejsca docelowego. Jedynie dowódca jednego ze szwadronów grupy, mijając wieś Estrées-la-Compagne, orientuje się, że cała grupa zmyliła drogę. Wysyła nawet część swojego oddziału, aby przetarł szlak w kierunku południowo-zachodnim, jednak od swojego dowódcy dostaje ponaglenie do podążania dalej za nim. Porucznik Worthington tym samym w trakcie objazdu z nieznanych powodów błędnie założył, że wrócił już w pobliże głównej drogi. Tymczasem wraz z całą grupą posuwał się bocznym traktem w kierunku Rouvre, wchodząc tym samym w obszar natarcia polskiej 1. Dywizji Pancernej. Z biegiem okoliczności grupa po kilku potyczkach dociera praktycznie bez większych trudności w rejon pomiędzy wzgórzem 111 a 140. U podnóża wzniesienia na prostokątnym polu otoczonym niskimi krzewami grupa bojowa ustanawia pozycje obronne. Dowódca jednak dalej nie zdaje sobie sprawy z własnej pomyłki i raportuje do sztabu, iż zajął swój cel, wzgórze 195 i oczekuje na nadejście głównych sił. W krótkim czasie na pozycje obronne dociera większość sił grupy. Tym samym w rejonie alianckiej ofensywy wytworzyła się niecodzienna sytuacja. Niemiecka grupa bojowa, która obsadzić miała wzgórze 140, nie zdążyła się jeszcze przegrupować, a w jej obszarze nagle pojawiły się kanadyjskie czołgi. Choć mogło to być ogromne zagrożenie dla wszystkich niemieckich wojsk w tym rejonie, to niestety zarówno dowódca grupy, jak i dowódca 4. Dywizji Pancernej przekonani byli, zgodnie zresztą z przekazywanymi radiowo meldunkami, iż grupa zajmuje wzgórze 195 oddalone o ponad 6 km od ich aktualnej pozycji. Na nieszczęście wojsk alianckich Niemcy bardzo szybko zorientowali się w sytuacji. Aby móc skutecznie bronić się w tym rejonie, rozpoczęli przygotowania do ataku na grupę Worthingtona, gdyż Kanadyjczycy, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, przecięli drogę odwrotu grupie walczącej z polską 1. Dywizją, a ponadto zaledwie 3 km od ich pozycji znajdował się sztab 12. Dywizji Pancernej SS. Aby odblokować drogę odwrotu, Niemcy wydzielili siły do uderzenia na kanadyjskie zgrupowanie. Z głównej pozycji obronnej pod Kine wysłane zostało kilkanaście czołgów Panther. Ponadto od południa i wschodu do ataku przyłączyć się mieli grenadierzy pancerni wspierani przez czołgi ciężkie Tygrys. Wkrótce Niemcy rozpoczynają atak poprzedzony ostrzałem artyleryjskim. Porucznik Worthington wysyła w kierunku pobliskiego lasu kilka Shermanów, aby rozpoznać zauważone tam siły niemieckie. Wszystkie czołgi zostają bardzo szybko zniszczone. Niemcy intensyfikują natarcie. Ich ciężkie czołgi bez problemu likwidują kolejne kanadyjskie maszyny, które na dłuższym dystansie nie są nawet w stanie zagrozić niemieckim Panterom i Tygrysom. Na domiar złego kanadyjska grupa nie może liczyć na wsparcie lądowe, gdyż w dalszym ciągu błędnie podaje swoją pozycję. Tymczasem aliancki zwiad lotniczy donosi o braku jakichkolwiek jednostek na wzgórzu 195, a nie mogąc określić dokładnego położenia grupy, kanadyjskie dowództwo przyjmuje, iż zapewne przejechała ona swój cel i znajduje się na południe od niego, przez co nakazuje kolejnej grupie jak najszybsze natarcie w kierunku Potini. Żołnierze zatrzymani zostają jednak przez silną zaporę w rejonie lasu Kine, gdzie znajdował się główny niemiecki punkt oporu. Zwiad lotniczy, widząc zaś walkę i płonące Shermany w okolicy wzgórza 140, błędnie ocenia, iż są to zapewne maszyny polskiej dywizji, która nacierać miała na tym kierunku.
Przed południem ponad połowa czołgów kanadyjskiej wydzielonej grupy jest zniszczona. Jedyne, co chroni ich przed całkowitą katastrofą, to bezpośrednie wsparcie powietrzne. Samoloty Typhoon, działające na tym obszarze, zauważając duże zgrupowanie niemieckich czołgów, wielokrotnie przeprowadzają na nie atak z powietrza, ratując grupę Worthingtona przed zniszczeniem. Sytuacja grupy pogarsza się z minuty na minutę. Niemcy ostatecznie doprowadzają do całkowitego okrążenia pozycji obronnej Kanadyjczyków. Około godziny 15 następuje kolejne natarcie, wsparte dodatkowymi oddziałami. Siły kanadyjskie są już mocno przetrzewione. Kolejny raz natarcie zostaje odparte tylko dzięki bezpośredniemu wsparciu powietrznemu. Tymczasem ogólne natarcie drugiego korpusu powoli, ale sukcesywnie spychało Niemców na południe. Około 1,5 km na północ od grupy Worthingtona pojawiła się niewielka grupa polskich czołgów, które wyminęły niemiecki punkt oporu w Saint-Sylvain. Dowódca kanadyjski wysyła ostatnią grupę 8 w pełni sprawnych Shermanów w kierunku północnym. Grupa ta z powodzeniem przebija się przez okrążenie i nawiązuje kontakt z czołgami polskiej dywizji, które jednak w pierwszym odruchu atakują je, uznając za niemieckie. Po chwili zamieszania jednak Polacy zaprzestają ostrzału, a ocalałe kanadyjskie maszyny dołączają do sojuszników. W tym momencie walk. Jeden polski szwadron znalazł się w odległości zaledwie 300 metrów od zdziesiątkowanej już kanadyjskiej grupy bojowej, wchodząc w kontakt ogniowy z czołgami niemieckimi otaczającymi grupę od północy. Niemcy, widząc zagrożenie, skoncentrowali ogień na czołgach pierwszej dywizji i choć przyniosło to chwilowe odciążenie grupie Worthingtona, to jednak polski szwadron wraz z czołgami, które do niego dołączyły, po krótkiej walce i utracie kolejnych maszyn odchodzi na północ do swoich głównych linii. Dla odciętych żołnierzy kanadyjskich nadciągała zatem nieuchronna katastrofa. Wieczorem w wyniku ostrzału moździerzowego ginie dowódca grupy. Niemcy przystępują do ostatecznego zmiażdżenia kanadyjskich pozycji. Około godziny 20 na pozycje obronne kanadyjskiej grupy wjeżdżają niemieckie czołgi, a nieliczni już pozostali przy życiu kanadyjscy żołnierze próbują przebijać się w nocy do swoich linii. Z całej grupy po ostatnim ataku do pozycji swoich wojsk dociera zaledwie kilkunastu żołnierzy, donosząc o całkowitej katastrofie i zniszczeniu oddziału. Odyseja grupy bojowej Worthingtona była wydarzeniem niespotykanym w skali całej wojny. Grupa zgubiła drogę i całkowicie straciła orientację w terenie, a dodatkowo jej dowódca cały czas błędnie podawał swoją pozycję. Na domiar złego, pomimo tego, że grupa została zauważona przez zwiad lotniczy, a ponadto była przecież ciągle wspierana przez RAF, kanadyjskie dowództwo ciągle nie potrafiło ustalić właściwego jej położenia. Łączność i komunikacja pomiędzy oddziałami sojuszniczymi całkowicie zawiodła. Przyjmuje się, że grupa otrzymała również wsparcie artyleryjskie od oddziałów kanadyjskich, które podeszły już w okolice lasu Kine. Jednak z jakiegoś powodu informacje te nie dotarły do dowództwa lub zostały źle zinterpretowane. Wreszcie, pod sam koniec walk, w odległości zaledwie kilkuset metrów od zdziesiątkowanego już zgrupowania, znalazły się czołgi polskiej 1. Dywizji Pancernej, do których zresztą przebiły się ostatnie sprawne czołgi grupy bojowej, jednak nie doszło tutaj do dalszego nacisku, a jednostki polskie wycofały się do swoich linii, aby przygotować się do natarcia następnego dnia. Ostatecznie zaś rejon wzgórza 140 wraz z wypalonymi już wrakami czołgów zajęty został przez wojska kanadyjskie dopiero 14 sierpnia w trakcie kolejnej już operacji mającej na celu opanowanie rejonu Falaise.